Kryminalna Audioteka Kontra Legem przedstawia Zbrodniarze i szaleńcy. Dla nas wszyscy nie jesteście ludźmi, tylko kupą gnoju. Dla takich wrogów III Rzeszy jak wy, Niemcy nie będą mieli żadnych względów i żadnej litości. Z prawdziwą przyjemnością przepędzimy was wszystkich przez ruszty pieców krematoryjnych. Zapomnijcie o waszych żonach, dzieciach i rodzinach. Tutaj pozdychacie wszyscy jak psy. Takimi słowami witał więźniów Auschwitz SS Hauptsturmführer Karl Fritzsch. Podczas gdy o innych wyższych dowódcach SS publikowano obszerne teksty, często oparte na zeznaniach, które składali w powojennej niewoli, opowieści o Fritzschu kończą się w zasadzie na kilku powtarzających się faktach biograficznych, a jego śmierć bywa przedmiotem spekulacji. Fritzsch, znany jako Staubhin, czyli pyłek lub puszek ze względu na niski wzrost, był współodpowiedzialny za oświęcimski terror i z sadystyczną przyjemnością stosował go sam. Za najbardziej błahe przewinienia skazywał na nieludzkie kary. Z premedytacją zalecał też SS-manom i kapo maltretowanie więźniów. Jego decyzją na śmierć skazany został święty Maksymilian Kolbe. Przede wszystkim jednak, o czym nie wszyscy wiedzą, uważany jest za prekursora metody masowej eksterminacji z użyciem cyklonu B. Karl Fritzsch urodził się 10 lipca 1903 roku w miejscowości Nazengrób, czeskich Mokrzynach w kraju sudeckim. Jego ojciec był Zdunem i stale zmieniał miejsce zamieszkania ze względu na pracę. Prawdopodobnie z tego też powodu Fritzsch nigdy nie otrzymał formalnego wykształcenia. Przez kilka lat pracował jako robotnik na statkach rzecznych na Dunaju. Z małżeństwa zawartego w 1928 roku z Franciszką Stich urodziło się troje dzieci, ale związek zakończył się rozwodem w 1942 roku. W 1930 roku w wieku 27 lat Fritzsch wstąpił do NSDAP i otrzymał legitymację z numerem 261-135 i do SS jako członek numer 7287. Warto wspomnieć, że Fritzsch ze swoim wczesnym numerem członkowskim 261-135 należał do grupy tzw. Alte Kameraden, starych towarzyszy w SS Totenkopfverbande. W 1933 roku, w okresie powstawania obozu koncentracyjnego Dachau, Fritzsch zgłosił się do tamtejszego oddziału wartowniczego, gdzie dowodził plutonem w kompanii karabinów maszynowych. Tam też pobierał edukację w szkole terroru Theodora Eickego. Od 1934 roku, niemal natychmiast po otwarciu obozu w Dachau, Fritzsch pełnił tam funkcję dowódcy kompanii jako członek pierwszego pułku SS Totenkopf Oberbayern. Na początku września 1939 roku Fritzsch przeniósł się do komendantury obozu w Dachau, gdzie kierował biurem cenzury pocztowej. Ze względu na swoje obozowe doświadczenia w maju 1940 roku SS Obersturmführer Karl Fritzsch został powołany na stanowisko Schutzhaftlagerführera, kierownika obozu i zastępcy komendanta Rudolfa Hössa w obozie Auschwitz-Birkenau. Fritzsch szybko zyskał przerażającą reputację w Auschwitz. Transport pierwszych 758 więźniów obozu, przywiezionych w czerwcu 1940 roku, powitał następującymi słowami. Przybyliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego, z którego nie ma innego wyjścia, jak przez komin. Jeśli się to komuś nie podoba, to może iść zaraz na druty. Jeśli są w transporcie Żydzi, to mają prawo żyć nie dłużej niż 2 tygodnie, księża miesiąc, reszta 3 miesiące. Podczas apelu obozowego, najprawdopodobniej 29 lipca 1941 roku, Karl Fritzsch po wielogodzinnej stójce wytypował 10 więźniów, którzy mieli zginąć śmiercią głodową. Był to odwet, a zarazem przestroga dla innych, za ucieczkę jednego z osadzonych. Byli więźniowie obozu opowiadali później, jak Fritzsch z rękami za plecami, stąpając powoli wzdłuż rzędów, z przyjemnością wskazywał na nich palcem w rękawiczce, po czym zmieniał zdanie i wskazywał innego nieszczęśnika. Tytułem uzupełnienia należy wspomnieć, że w 1941 roku wprowadzono w obozie regułę odpowiedzialności zbiorowej. Za ucieczkę więźnia karano śmiercią głodową 10 jego kolegów z bloku lub z komanda, jeśli ucieczka nastąpiła z miejsca pracy. Wybierano ich losowo podczas apelu i umieszczano w bunkrze głodowym w podziemiach bloku 11, bloku śmierci, w którym więźniowie skazani na śmierć dosłownie gnili, pozbawieni jedzenia i wody, we własnych ekskrementach i niewyobrażalnych cierpieniach. Zastosowanie tej kary było dla więźniów takim wstrząsem, że w czasie jej obowiązywania obozowy ruch oporu nie organizował ucieczek, a nawet starał się im zapobiegać, by nie narażać na represje społeczności więźniarskiej. Wracając do meritum. Wśród 10 wytypowanych przez Fritzscha mężczyzn znalazł się 41-letni Franciszek Gajowniczek, sierżant walczący w obronie Warszawy, schwytany przez Niemców i wywieziony do Auschwitz. Przerażony mężczyzna szlochał zawodząc: „Moja biedna żona, moje biedne dzieci”. Wówczas z szeregu wyszedł więzień numer 166-70 i podszedł do Fritzscha. Kiedy Fritzsch zapytał, czego chce ta polska świnia, mężczyzna powiedział: „Chciałbym umrzeć zamiast jednego z tych ludzi”. Tym więźniem był Maksymilian Maria Kolbe, 47-letni franciszkanin, który zdołał przekonać Fritzscha, że stary, wątły ksiądz będzie lepszym wyborem niż młody mąż i ojciec. 2 tygodnie później półżywemu już Kolbemu i 3 innym skazańcom podano śmiertelny zastrzyk fenolu. Bunkier głodowy potrzebny był dla nowych więźniów. Maksymilian Kolbe, którego ciało zostało poddane kremacji, został w 1982 roku kanonizowany przez Jana Pawła II. Fritzsch lubił też tortury psychiczne. Były więzień Auschwitz Karol Świętorzecki tak wspominał pierwszą wigilię za obozowym drutem kolczastym 24 grudnia 1940 roku. Na placu apelowym hitlerowcy ustawili choinkę z elektrycznymi lampkami. Pod nią kładli ciała więźniów zmarłych przy pracy lub zamarzniętych na apelu. Lagerführer Karl Fritzsch nazwał zwłoki pod choinką prezentem dla żyjących i zakazał śpiewania polskich kolęd. Choć Fritzsch był formalnie SS-manem drugiego szczebla, wyróżnił się z grona hitlerowskich oprawców, podejmując decyzję, która pozostawiła głębokie ślady w historii Auschwitz-Birkenau, Holokaustu i świata. To właśnie on wpadł na pomysł użycia pestycydu o nazwie Cyklon B do masowych egzekucji. Pierwsze próby z użyciem Cyklonu B przeprowadzono pod koniec sierpnia 1941 roku w jednej z cel piwniczych bloku 11. Fritzsch nakazał zabicie radzieckich jeńców wojennych. Ze względu na niewielkie rozmiary pomieszczenia było to około 20 do 30 osób. Potwierdzają to relacje byłych więźniów. Höss przebywał w owym czasie w oficjalnej podróży. Fritzsch wypróbował działanie Cyklonu B w celach, które nie były hermetyczne, poddając ofiary niewyobrażalnie okrutnej śmierci. Jeszcze w tym samym miesiącu dokonano drugiej próby. Około 100 jeńców stłuczono w 6 celach w podziemiach bloku 11 i tam zagazowano. 3 września 1941 roku, choć data ta bywa kwestionowana, Niemcy dokonali pierwszej próby masowego uśmiercania więźniów. Po wieczornym apelu w 28 celach w podziemiach bloku 11 umieszczono 600 jeńców radzieckich, 250 chorych Polaków ze szpitala obozowego oraz 10 więźniów z karnej kompanii. Okna piwnic zasypano ziemią. Niemcy wrzucili gaz. Rankiem 4 września SS-man Gerhard Palitzsch, o którym opowiemy w następnej audycji, stwierdził, że część więźniów jeszcze żyje. Niemcy ponownie użyli gazu i zaryglowali drzwi. W nocy z 4 na 5 września wszyscy więźniowie w piwnicach byli już martwi. Potwierdzają to liczne relacje, na czele z więziennymi wspomnieniami Rudolfa Hössa, który pisał: w czasie mojej nieobecności, spowodowanej podróżą służbową, mój zastępca, Schutzhaftlagerführer Fritzsch, zastosował przy zabijaniu gaz, preparat kwasu pruskiego Cyklon B, używany w obozie do niszczenia robactwa. Zapas cyklonu znajdował się zawsze na miejscu. Po moim powrocie Fritzsch zameldował mi o tym i przy następnym transporcie znów użyto tego gazu. Zagazowanie przeprowadzano w aresztach bloku 11. Ja sam, mając na twarzy maskę gazową, przyglądałem się uśmiercaniu. W zapchanych celach śmierć następowała natychmiast po wrzuceniu cyklonu. Krótki, już prawie zdławiony krzyk i już było po wszystkim. Przygotowanie i wykonanie tego pierwszego masowego zabijania ludzi za pomocą cyklonu B miało następujący przebieg. Dnia 2 września 1941 roku Fritzsch w bunkrze bloku 11 pozostawił 10 więźniów osadzonych tam dnia poprzedniego w związku z ucieczką więźnia z karnej kompanii. Pozostali z tej grupy w liczbie 9 oraz inni więźniowie karnej kompanii wynieśli na strych wszystkie łóżka z bloku 11. Całą karną kompanię skierowano po pracy do bloku 5A. Dnia 3 września przyniesiono do bunkra 250 chorych więźniów z bloków szpitalnych i wpędzono tam około 600 radzieckich jeńców, po czym zasypano okna bunkrów ziemią. Gaz wsypywali SS-mani przez drzwi, które następnie zamknięto. Dnia 4 września 1941 roku raportführer Palitzsch w masce gazowej otworzył drzwi bunkrów. Okazało się, że niektórzy ludzie jeszcze żyją, wobec czego dosypano jeszcze cyklonu B i znów zamknięto drzwi. Wieczorem dnia 5 września 1941 roku zabrano 20 więźniów z karnej kompanii, blok 5A oraz pielęgniarzy z bloków szpitalnych i przeprowadzono ich na podwórze bloku 11, gdzie znajdowali się oficerowie SS Fritzsch, Mayer, Palitzsch i lekarz dr Entres. Więźniom wydano maski gazowe, rozkazano wejść do bunkrów i wynosić zwłoki na podwórze, skąd do późnej nocy przewożono je wozami do krematorium. Chociaż Höss nie lubił Fritzscha za jego brutalność i niezdyscyplinowanie, z uznaniem przyjął jego sugestię. Höss, obarczony misją ostatecznego rozwiązania masowego mordu europejskich Żydów, był na swój sposób przerażony masakrami, w których ofiary spędzone do dołów, w tym starcy, kobiety i dzieci, były rozstrzeliwane przez plutony egzekucyjne. Höss miał też świadomość oddziaływania mordów na psychikę sprawców, z których część popełniała samobójstwa, a inni topili traumę w alkoholu. Takiej empatii nie posiadał jednakowoż względem ofiar. Gazowa metoda Fritzscha nie pozostawiała prawie żadnych fizycznych śladów i spełniała swoje zadanie w krótkim czasie, okazując się dla niego darem niebios. Myśl o uwolnieniu się od rzezi uspokoiła mnie, napisał Höss. Według niego metoda masowych mordów w Auschwitz przy użyciu cyklonu B została opracowana właśnie wtedy. Według zeznań SS Hauptsturmführera i lekarza obozu koncentracyjnego Karla Kara przed sądem wojskowym w Norymberdze, Fritzsch uważał się za faktycznego wynalazcę zarówno masowego gazowania kwasem cyjanowodorowym, jak i komór gazowych w Oświęcimiu z powodu eksperymentów z cyklonem B. Także według historyków z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau to właśnie Karl Fritzsch był inicjatorem masowych mordów z użyciem cyklonu B. Nawiasem mówiąc, metoda ewoluowała dalej, a blok 11 okazał się nieefektywny, ponieważ piwnice trudno było później przewietrzyć, a krematorium pierwsze, które działało do lipca 1942 roku, znajdowało się w sporej odległości. Miejsce egzekucji przeniesiono więc do krematorium pierwszego, gdzie jednorazowo można było uśmiercić ponad 700 osób, a w połowie 1942 roku masowa eksterminacja miała już miejsce w Auschwitz-Birkenau, pobliskim podobozie, którego budowę rozpoczęto w październiku 1941 roku. Fritzsch, rzekomo za niekompetencję i na rozkaz Rudolfa Hössa, utracił stanowisko w Oświęcimiu. W styczniu lub według innych relacji w lutym 1942 roku został przeniesiony do obozu koncentracyjnego we Flossenbürgu, gdzie następnie od sierpnia do października tego samego roku piastował funkcję zastępcy komendanta obozu. Ocaleni z Flossenbürga twierdzili, że Fritzsch osobiście mordował i torturował więźniów, a nawet nękał niemieckich strażników. Emil Leżak, czeski więzień obozu koncentracyjnego Flossenbürg, w zeznaniach złożonych 22 kwietnia 1945 roku nazwał Fritzscha oszalałym maniakiem, wspominając, że aktywnie uczestniczył on w sadystycznym prześladowaniu więźniów. Można natknąć się na informacje mówiące o tym, jakoby w październiku 1943 roku Fritzsch miał zostać aresztowany w ramach wewnętrznego śledztwa SS w sprawie korupcji, a sąd SS miał nawet oskarżyć go o morderstwo. Trudno zweryfikować owe relacje i na dobrą sprawę nie można bezkrytycznie uznać ich za prawdziwe. Pewnym jest natomiast, że na początku kwietnia 1944 roku Fritzsch został przeniesiony do obozu koncentracyjnego Dora Mittelbau, obejmując stanowisko w podobozie Harzungen. W sierpniu tego samego roku objął kierownictwo w obozie pomocniczym Ellrich Julius Hütte, także podlegającego obozowi Dora Mittelbau. Zastąpił na tym stanowisku Untersturmführera Hansa Joachima Ritza. Obóz słynął z panujących tam strasznych warunków. Była to placówka dla więźniów spisanych na straty, dla żywych trupów, ludzi ekstremalnie osłabionych i wycieńczonych, którzy nie nadawali się już do pracy przymusowej. Znane są pewne relacje obrazujące potworny sadyzm Fritzscha, graniczący niemal z obłędem. Jedna z historii wspomina o tym, jak Fritzsch osobiście założył pętlę na szyję około 9-letniego rosyjskiego chłopca, po czym wziął go pod pachę i przywiązał koniec liny do haka. Tuż przed powieszeniem chłopca, który płakał i krzyczał ze strachu, Fritzsch powiedział podobno do niego: „So, mein Lieber”. Fritzsch miał także osobiście założyć pętlę na szyję podczas egzekucji dwóch Czechów. Wył, wściekał się i przeklinał, jak mówił naoczny świadek, a kiedy wykopał już podparcie spod ich nóg i mężczyźni wisieli w powietrzu, pluł im w twarze i uderzał pięściami w zwłoki. Był tak zdenerwowany, że myśleliśmy, że skończy w domu wariatów. Najwyraźniej relacja owa nie jest bezpodstawna, bo finalnie nawet przełożeni Fritzscha uznali, że jego niekontrolowana agresja, której obawiali się nie tylko więźniowie, a również personel obozowy, to zbyt wiele. Jesienią 1944 roku komendant Mittelbau SS Sturmbannführer Otto Förschner wysłał Fritzscha na front wschodni w szeregach SS Panzergrenadier Ersatzbataillon 18. Powszechnie uważa się, że Fritzsch zginął w bitwie o Berlin, ale jego ostateczny los długo pozostawał nieznany. Źródła radzieckie twierdziły, że MI6 złapało go w Norwegii. W swoich wspomnieniach z 2007 roku kapitan Charles Arnold Baker odnotował, że jako oficer MI6 w Oslo aresztował Fritzscha. Zabraliśmy na przykład zastępcę komendanta Auschwitz, niewysokiego mężczyznę nazwiskiem Fritzsch, którego naturalnie umieściliśmy pod opieką żydowskiego strażnika. Oczywiście z surowym poleceniem, aby mu nie zrobić krzywdy, mówił Baker. Zastanawiano się również, czy Fritzsch nie padł ofiarą funkcjonującej pod koniec wojny tzw. Brygady Żydowskiej, grupy złożonej z żydowskich żołnierzy działającej w strukturach armii brytyjskiej, która ścigała niemieckich zbrodniarzy wojennych i rozstrzeliwała setki SS-manów i członków Gestapo. Holenderski dziennikarz Wiert Duk w 2015 roku opublikował artykuł na temat swojego śledztwa w sprawie zniknięcia Fritzscha. Cytuję w nim raport archiwum Centralnego Biura Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu z 1966 roku, w którym mieszkanka Berlina Gertrud Berendes twierdzi, że Fritzsch, wówczas 41-letni, 2 maja 1945 roku usiadł na żelaznym łóżku w piwnicy domu przy Sächsische Straße 42 w Berlinie i strzelił sobie w głowę. Na zewnątrz szalała bitwa o Berlin. Obecnych przy tym miało być jeszcze 5 żołnierzy niemieckich, którzy bronili domu i którzy zostali potem wywiezieni przez Armię Czerwoną. Berendes wspominała także, że jej ojciec i sąsiad pochowali Fritzscha w Preußen Park, a ona wysłała jego rzeczy osobiste jego żonie, ale, jak mówiła, Frau Fritzsch nigdy się nie odezwała. W osobnym raporcie Kryminalpolizei Regensburg z kwietnia 1966 roku żona Fritzscha powiedziała: „Nie mam powodu, by wątpić, że mój mąż nie żyje. Gdyby żył, z pewnością powiadomiłby mnie i nasze dzieci. Otrzymałam też jego obrączkę z Berlina i listy, które wysłałam mu pod koniec, kiedy był na froncie”. Wobec takich relacji Frau Fritzsch należałoby przyjąć, że Gertrud Berendes mówiła prawdę. Co interesujące, wspomniany wyżej Wirt Duk w związku z opublikowanym artykułem anonsował także wydanie książki De Böll and de Heilige, Kat i Święty, dotyczącej osoby Karla Fritzscha, która miała ukazać się najpierw pod koniec 2015 roku, a następnie w 2016 nakładem wydawnictwa Prometeus. Publikacja została jednak najpierw przełożona na czas bliżej nieokreślony, a potem zniknęła z list nadchodzących nowości wydawniczych. Warto nadmienić, że istnieją jeszcze 2 ciekawe relacje dotyczące rzekomych powojennych losów Fritzscha. Rainer Höss, wnuk komendanta Auschwitz Rudolfa Hössa, twierdził, że Fritzschowi, podobnie jak wielu innym nazistom, udało się uciec do Ameryki Południowej. Z kolei bliżej nieznane osoby, które znały Fritzscha jeszcze przed wojną, twierdziły, że widziały go w 1958 roku w kawiarni niedaleko miasta Zelb, na granicy z Czechami. Historie owe uważa się jednak za mało wiarygodne. Fritzsch został oficjalnie uznany za zaginionego. Wydaje się, że niewiele osób interesowało się tym, co w rzeczywistości stało się z nim. Nawet jego żona, jak wynika z rozmowy, którą przeprowadziła w 1975 roku z izraelskim dziennikarzem Tomem Segewem, autorem książki Żołnierze zła, komendanci obozów koncentracyjnych. Rozmowa miała miejsce w Regensburgu w Bawarii, gdzie Frau Fritzsch, wówczas 67-letnia, osiedliła się po wojnie wraz z trojgiem dzieci. Dziwne jest to, że Segew właściwie nie pytał o tajemnicę otaczającą zniknięcie Fritzscha, a żona Fritzscha, jak wynika z jej zeznań zachowanych w archiwach wojennych z Berlina, Flossenbürga i Ludwigsburga, chciała najwyraźniej zapomnieć o przeszłości. W zeznaniach przed prokuratorami, którzy prowadzili śledztwo w sprawie zbrodni wojennych jej męża w latach 60. i zastanawiali się, czy Karl wciąż żyje, prawie nic nie pamiętała, a przynajmniej tak udawała. Jeśli o nią chodziło, jej mąż nie żył. Tak czy inaczej, po 1983 roku, w którym zmarła Fanny Fritzsch, nie było już nikogo, kto mógłby lub chciał opowiedzieć prawdziwą historię śmierci Karla Fritzscha. Jeżeli podobała Ci się audycja, zostaw łapkę w górę, komentarz, zasubskrybuj i wesprzyj nasz kanał.